Współrekordzista tego obiektu Andrzej Laniszek w pierwszym skoku dzisiaj wyrównał swoje wczorajsze osiągnięcie 134,5 metra. Czy stać go na to, aby wylądować tutaj jeszcze dalej? Wydaje się, że teraz ten po zmianie profil tego obiektu pozwala tutaj szybować nawet w okolice 140 metra. Czy któremuś z zawodników uda się ta sztuka już dzisiaj? Zobaczymy, warunki są sprzyjające. 11 belka startowa pozostaje, jest zielone światło, jest sygnał od Roberta Churgoty, a zatem popatrzmy na skok Andrzeja Laniszka, no, który jest w znakomitej formie. I znów ładnie leci i daleko, i będzie nowy rekord, bo wylądował poza tą czerwoną, przerywaną linią. No można się delektować tymi skokami. Jakaż jest powtarzalność, jaki automatyzm przy wyjściu z progu. 137,5. Mamy nowy rekord skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle, Andrzej Laniszek. No jego osiągnięcie wyrównał niedawno Lauro Kos, ale teraz Laniszek odpowiada, dokładając jeszcze 3 metry do tego rekordu. Fantastyczna próba Słoweńca, no i Słoweńcy oczywiście powiększą przewagę w konkursie duetów. Pozostały jeszcze 2 skoki, a oni już mają na koncie ponad 500 punktów. Przewaga nad drugimi aktualnie Norwegami to już blisko 50 punktów. Co ciekawe, Laniszek przegrałby z Laniszkiem z kwalifikacji, mimo że tam skoczył 3 metry bliżej, ale tam miał notę prawie 150 punktów. Teraz 136. Wellinger w pierwszej serii, mówiłem, nie miał szczęścia do warunków. Odjęto mu tylko 8 punktów. Skoczył 127 metrów, ale teraz skacze fenomenalnie. Za rozmiar skoczni ponad 134. To był skok podobnej długości do tej, którą osiągnął nawet dalszy. 144,5 metra. A więc ten rekord, który długo był niepobity, Stefana Krafta, który został skasowany poprzez modernizację skoczni, już w tej chwili jest również wymazany, jak gdyby w liczbach bezwzględnych. 144,5 metra. Ustany skok. Oczywiście trudno było elegancko wylądować telemarkiem, w związku z tym noty po 16,5 punktu, ale i tak zapamiętamy na zawsze ten skok Andreasa Wellingera. 144,5 metra. Nota 141,3. Teraz miał świetne warunki, odjęto mu, ale to jest w tej chwili mniej ważne. Ważne jest, że na tej skoczni można było pofrunąć tak daleko. Niemcy na drugim miejscu ze stratą 22,3 punktu do Słowenii. No sporo tych punktów Niemcy odrobili, sporo zyskali po tym fantastycznym skoku Andreasa Wellingera. Aż był to skok zapierający dech w piersiach, ale on go ustał bez telemarku, ale wytrzymał. No i on teraz jest rekordzistą obiektu, a w powietrzu już Jan Hörl, który kończy drugą serię konkursu duetów i także leci daleko. To także okolice 140 metra, chyba dalej od tego osiągnięcia Andrzeja Laniszka. Poczekajmy na pomiar. Tak, 139 metrów. No i wydaje się, że tam próbował lądować telemarkiem. Zobaczymy, jak sędziowie do tego podejdą. Zobaczmy to raz jeszcze na spokojnie. Wydawało się na progu, że minimalnie spóźnił, ale to było 1,9 metra na sekundę pod narty. Ponad 20 punktów będzie miał odjętych. No ale to jest nic nieistotne, bo to jest 139 metrów. Nie, nie było tutaj telemarku. Oczywiście ta 17 od sędziego na drugim stanowisku trochę przesadzona. Ale Jan Hörl fantastycznie tutaj powalczył. Drugi wynik, no, po przebudowie tego obiektu, 139 metrów. Jego nota 248,2. Trzeci wynik. No a łączna nota Austriaków daje im w tej chwili miejsce trzecie. Dość wyraźnie wyprzedzają Norwegię. No,